dzisiaj będą ulubieńcy lutego. Zanim zacznę Wam pokazywać moje ulubione produkty, chciałabym zrobić mały wstęp, ponieważ dostaję od Was milion próśb i pytań o to, jak schudłam i żebym zrobiła filmik o swojej diecie. Więc takiego filmiku nie będzie. Chciałam powiedzieć, że nigdy się nie odchudzałam, nigdy nie stosowałam żadnej diety, jestem przeciwniczką jakiegoś drastycznego odchudzania się, jakichś głodówek i tak dalej. No chodź, przepraszam, ale kicie. No chodź tutaj, chodź. No chodź. Ojku, zobaczcie, jaki niedopieszczony kot. Musimy się poprzytulać troszkę, tak? Już nie? No dobra. Ale kicia została. Dlatego nie będzie takiego filmu. I po prostu komentarze, które widzę pod filmikami, i jak widzę komentarze typu, że kiedyś byłam pączkiem, a teraz mam anoreksję, to w ogóle zastanówcie się, co piszecie, bo zastanówcie się nad tym, że inni ludzie to czytają i mogą to odnosić do siebie. Ani nie byłam pączkiem, ani teraz nie mam anoreksji. Dla Was to jest na pewno duży przeskok. Dla mnie niekoniecznie, ponieważ to jest tak, że w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać filmy, to akurat był okres, kiedy po prostu ważyłam więcej, ale generalnie całe swoje życie wyglądałam raczej tak, jak wyglądam teraz, czyli byłam bardzo chuda i nigdy się nie odchudzałam, po prostu tak było. Teraz tak wyszło z różnych przyczyn, że po prostu wróciłam do poprzedniej wagi, ale nie odchudzałam się, nie uważam, że, nie wiem, odchudzanie jest dobre, głodzenie się i tak dalej. Ja nic takiego nie robiłam. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, to zdrowe odżywianie i sport i kicia. I to wystarczy, także bardzo Was proszę, żebyście już zostawili ten temat w spokoju i niepotrzebne są takie komentarze, naprawdę. Dobra, a teraz będą ulubieńcy. Chciałaś cały czas ze mną. Generalnie sushi nie było od kilku dni w domu i teraz jej jeszcze nie będzie przez kilka dni. Jest u moich rodziców, bo ja dużo podróżuję i Kicia jest strasznie nieszczęśliwa, że nie ma sushi, także musi się tutaj poprzytulać i będzie ze mną. Ale dobra, zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to jest ta paleta Sleek Au Naturel. Pokazywałam Wam ją już. Wygląda tak. I wiecie, że od możecie ją kupić na Allegro. Użytkownik nazywa się, to jest właściwie sklep na Allegro, który nazywa się Boutique UK. Linka Wam dam na dole. Dostałam od nich kilka produktów do przetestowania, które mogłam sobie wybrać. I na początku bardziej lubiłam tę paletę z NYXa, ale teraz jakoś oj, kocie włosy. Teraz po prostu jestem wielką fanką tej palety. Widziałam też, że Alina, czyli Brunette z Heart, którą serdecznie pozdrawiam, polecam Wam bardzo jej kanał, też ma tą paletę, też robiła z nią bardzo fajne makijaże. Ja bardzo, bardzo lubię ten cień oraz ten czarny, którym zaczęłam sobie teraz robić kreski. Tak to wygląda i powiem Wam, że w ogóle odeszłam od eyelinerów, od nawet tego eyelinera z MACa. Efekt na powiece jest super, jest bardzo czarny, utrzymuje się cały dzień, ale to też dzięki bazie, o której powiem za chwilę. I dużo szybciej i łatwiej mi się robi tą kreskę cieniem, a jeżeli chodzi o intensywność, to wydaje mi się, że jest dużo większa niż tego eyelinera z MACa, więc jestem wielką, wielką fanką tej palety, jak widzicie już całkiem sporo tych cieni zużyłam, używam jej codziennie. I bardzo, bardzo, bardzo ją lubię i bardzo Wam polecam. A do robienia kresek używam takiego pędzla z Eco Tools, który dostałam między innymi od mojej widzki Sandry, którą serdecznie pozdrawiam i bardzo jej dziękuję. On jest bardzo, bardzo, to włos jest bardzo miękkie, ale jest bardzo sztywny i w ogóle jak gdyby nie jest to niekomfortowe uczucie dla oka, kiedy robi się tą kreskę, ale jest taki bardzo ostry i ta kreska jest bardzo czarna, bardzo ostra, bardzo cienka i
naprawdę super, także jeżeli macie szansę kupić ten pędzel i chcecie sobie robić kreski w ten sposób, to ja Wam go bardzo, bardzo polecam. Następna rzecz, następne dwie rzeczy, które też dostałam od Sandry, dziękuję Ci bardzo, kochana. To jest lakier, który mam teraz na paznokciach. Tak wygląda, oczywiście czerwony. Sandra wiedziała dokładnie, co lubię i jak mi sprawić przyjemność, jakie rzeczy mi przysłać. Nagrałam filmik o tym, o tej fantastycznej paczce. Też go Wam wrzucę, nie wiem jeszcze, czy przed tym, czy po tym filmiku. Ale między innymi właśnie tam był ten lakier z Barry'em. To jest numer 262 Bright Red. I jest niesamowity, naprawdę jego jakość jest fantastyczna, wystarczy nałożyć jedną warstwę. Utrzymuje się dłużej niż te lakiery Golden Rose. Ciężko jest mi powiedzieć, jak długo. No, w moim przypadku lakier się trzyma, ja wiem, ze 4 dni, co naprawdę ok. I tak jak mówię, wystarczy jedna warstwa, jest bardzo, bardzo taki właśnie bright, tak, bright red. Bardzo, bardzo mi się podoba. I ostatnio cały czas tylko nim maluję paznokcie. I następna rzecz, która się stała moim ulubieńcem, która nie jest dostępna w Polsce, nie wiem, czy można ją kupić gdzieś na Allegro może, to jest Collection 2000 korektor. Nie wiem, czy on jest przeznaczony pod oczy. Ja go stosuję pod oczy głównie. Nie zbiera się w załamaniu. Też uważam, że jest lepszy niż ten korektor z Maka pod oczy, bo tamten był lekko wysuszający i taki bardzo ciężki, a ten jest taki delikatnie bardziej różowy, co uważam jest lepsze w okolice oczu. To jest kolor 1 Fair. Ale on nie jest różowy, on jest beżowy, tylko że z taką większą dozą różowego pigmentu i bardzo, bardzo ładnie. Ja i tak mam tak mocne cienie pod oczami, że zupełnie tego nie da się ukryć, ale też tutaj na przykład mam jakąś taką niespodziankę, która jest wielka, a jutro mam imprezę i akurat na tą okazję musiało coś się pojawić, rzadko mi się to zdarza, no ale tak to bywa. I naprawdę bardzo ładnie wszystko ukrywa. On kosztuje chyba 2 funty, tak mi się wydaje, z tego co widziałam na kanałach dziewczyn z Wielkiej Brytanii. Jest fantastyczny. Jeżeli macie dostęp do tego korektora, to ja Wam go bardzo, bardzo polecam. Naprawdę to jest świetny produkt. A jeżeli chodzi o podkład, nowe moje odkrycie. Też widziałam to na kanale dwóch dziewczyn, które kręcą filmiki. Duo Domo, coś takiego, przepraszam, ale nie pamiętam, widziałam ten filmik, nie mogę teraz odnaleźć tego kanału. I one właśnie polecały taki podkład z Rimmela, Match Perfection, to jest żelowy podkład, kremowy podkład w żelu. I one też mówiły o tym, że on może trochę wysuszać twarz i rzeczywiście dla cer suchych w ogóle bym nie polecała tego podkładu, ale dla cer mieszanych i tłustych, gdzie moja cera po tych mrozach została przesuszona i zwariowała i świeciła się strasznie, to ten podkład naprawdę, naprawdę jest fenomenalny. Ja go kupiłam w promocji w Rossmanie za chyba 23 zł. Mam go w kolorze 100 Ivory. I na policzkach rzeczywiście widać, że on troszkę się wysusza, ale naprawdę efekt krycia jest, ja go mam cały dzień na sobie, już troszkę się świecę i nie wyglądam jakoś super świeżo, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny podkład, ma bardzo dobre krycie, bym powiedziała. I rzeczywiście sprawia, że ta skóra się tak nie świeci bardzo. Ładnie się rozprowadza, jest taki kremowy, ma fajną konsystencję, a ja zawsze, wiecie, że ja narzekam na podkłady, a szczególnie takie drogeryjne, to ciężko mnie zadowolić, a ten uważam, że naprawdę jest rewelacyjny, także jeżeli macie ochotę na takie dobre, powiedziałabym, może nie mocne, ale dobre, średnie krycie, to polecam Wam ten podkład. No i właściwie nie moje odkrycie, to jest rzecz, którą już pokazywała kiedyś Call Me Blondie i myślałam o tym dłuższy czas i ona mówiła a propos czerwonej szminki. Ja jak wiecie mam Russian Red z Maca, ale nie noszę ją na żadne wyjścia ani imprezy, po prostu ta szminka się rozmazuje. Znaczy każda zwykła czerwona szminka się rozmazuje i czułabym się niekomfortowo
po prostu, nie wiem, będąc na imprezie, nie mogąc nic jeść, napić się i tak dalej, bo bałabym się, że mi się szminka rozmarzę. I to jest Max Factor Lipfinity. Ja mam w kolorze 55 Sweet. Tak to wygląda. To jest po prostu w formie takiego błyszczyka. Nie będę sobie robić swatcha, bo bardzo ciężko to zmyć z ręki. A tu jest taka właściwie wazelinka. I ostatnio miałam cały dzień ją na ustach. Nagrywałam coś przed kamerą w studiu, później były zdjęcia na zewnątrz. Nałożyłam ją o 8 rano i później tylko raz jeszcze nakładałam ten błyszczyk, a w międzyczasie nakładałam tą wazelinę, tak jak pisze producent na opakowaniu, bo to po prostu zasycha, żeby się nie zrobiła taka skorupa na ustach. I naprawdę miałam ją cały dzień. Do momentu, kiedy nie zjadłam obiadu, miałam ją cały dzień, a jak jadłam obiad, to po prostu starłam ją chusteczką w trakcie jedzenia i nie było żadnego problemu, że mi zostały jakieś, nie wiem, placki na ustach. Także ona kosztuje 55 zł. To jest dosyć dużo, ale naprawdę jest warta swojej ceny. Jeżeli chcecie coś tak mocno, co mocno się długo utrzymuje, to ja Wam serdecznie polecam. I ostatnia rzecz, którą dostałam do przetestowania, to jest baza, utrwalająca baza pod cienie z Daxa. Tak wygląda. Bardzo, bardzo fajna baza. Ona kosztuje chyba 23 zł. Rzeczywiście cienie długo się u niej utrzymują. Nie powiedziałabym, że cały dzień, bo jednak z niektórymi cieniami, to też zależy chyba od cieni, ale z niektórymi cieniami gdzieś tam w załamaniu się może rolować. Ale generalnie bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze działa. Właśnie ten mój eyeliner z cienia trzyma się cały dzień i cienie też. I naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Jest jej bardzo dużo, bo 7 gram. To jest duży słoiczek. Także jeżeli macie ochotę na bazę z polskich kosmetyków, to ta jest godna polecenia. No i to by było na tyle w tym miesiącu. Mam jeszcze kilka nowych kosmetyków, o których chciałabym Wam opowiedzieć i pewnie zrobię o tym film. I niedługo Wam się pochwalę jednym fajnym przedsięwzięciem, w trakcie którego teraz jestem. I co? Trzymajcie za mnie kciuki, bo mi się to przyda. I co? Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa, pa.